Aneta Czaban, dzień dobry, witam serdecznie w naszej cotygodniowej, środowej audycji z lekarzem rodzinnym, ekspertem z naszego regionu, doktorem Krzysztofem Pakosińskim, który na co dzień pracuje w Ośrodku Zdrowia w Działoszycach, w powiecie pińczowskim, oczywiście w województwie świętokrzyskim, także w Busku Zdroju oraz w poradni, jednej z poradni rodzinnych w Kielcach. Dzień dobry, panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, witam panią, witam serdecznie słuchaczy Radia Fama. No to znowu dzisiaj porozmawiamy o tym, co tam słychać w pandemii, jeśli chodzi o nasz region. No przede wszystkim może jednak zacznę od tego, no właśnie jak pan się czuje, co u pana słychać i rozumiem, że mimo tego, że no wyniki chyba są coraz lepsze, w sensie spadają w dół, to jednak pracy jest cały czas dużo. Pracy jest dużo od marca 2020, jak ta cała pandemia się zaczęła, naprawdę pracuję ja, jak i moi znajomi ze służby zdrowia na pełnych obrotach. No jest już duże zmęczenie i takie fizyczne i psychiczne. No tak trochę mi nadziei już dodaje fakt, że zbliża się wymarzony urlop, muszę trochę odpocząć, trochę przyhamować, także już plany urlopowe są, teraz tylko jeszcze troszkę poczekać parę tygodni i w końcu sobie odpocznę. Ja jestem bardzo ciekawa, jak lekarz tak mocno zaangażowany jak pan w swoją pracę potrafi odpoczywać. Czy wtedy faktycznie się wyłącza wszystko i się nie myśli, że pandemia istnieje, że ktoś być może gdzieś tam czeka na pomoc, jak pan to zwykle odbiera? Nie wiem, czy pan w ogóle miał urlop teraz od tego czasu, kiedy się pandemia zaczęła. Poza pojedynczymi dniami, takimi no naprawdę już przy dużym zmęczeniu, żeby nabrać oddechu. Nie miałem takiego dłuższego urlopu. No jeżeli nie potraktujemy kwarantanny jako specyficznego urlopu, ale to nikomu nie polecam czegoś takiego. Wie pani co, jak każdy człowiek czasami no trzeba jednak mimo wszystko na moment się zatrzymać, wyhamować. Lubię swoją pracę i można powiedzieć, że jest to moja pasja, ale też trzeba o inne rzeczy zadbać, o życie prywatne, wie pani, osobiste i tutaj też no, duże podziękowania i dla dzieci, dla mojej wieloletniej, najlepszej przyjaciółki Ani, które cierpliwie znoszą tą moją pracę. Wiem, że nie jest to łatwe, ale już no, jeszcze kilka, tak jak powiedziałem, tygodni i będę już miał dla nich czas, także tak to wygląda, takie plany na najbliższe tygodnie. Wracając na chwilę do kwarantanny, to ile razy, przypomnijmy, już był pan na tej słynnej kwarantannie, począwszy od samego początku pandemii, kiedy pan być może jako jeden z pierwszych lekarzy przez zupełną nieostrożność pacjenta na tej kwarantannie właśnie wylądował, a my od pana się dowiadywaliśmy wtedy, co to w ogóle jest i o co chodzi, prawda, z kwarantanną. Tak, wszyscy się uczyliśmy tego wszystkiego, wiadomo, takie pojęcia jak kwarantanna, izolacja, no wcześniej nie wiedział, co to jest, pandemia, tak, no rzeczywiście byłem może nie pierwszym, ale jeden z pierwszych lekarzy, medyków, którzy znaleźli się na kwarantannie, wtedy jeszcze przepisy były takie, że my też udawaliśmy się na kwarantannę po kontakcie z osobą podejrzaną, czy ze stwierdzonym COVID-em. No ja pamiętam jak dziś ten dyżur, to był 18 marca 2020 roku, no i trwało to, pierwsza kwarantanna 14 dni, druga 2 miesiące później około 10 dni. Teraz już wygląda to inaczej, jesteśmy zaszczepieni, służba zdrowia, więc nawet po kontakcie z osobą z COVID-em tutaj no, nie ma takich już przepisów, no chyba, że ktoś wykazuje jednak objawy infekcji, więc tutaj to troszkę inaczej już wygląda. No i pan doktor jest chyba też jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o wykonywanie na sobie samym testów na COVID i każdy wynik był ujemny, prawda? Ile to tych testów było wykonanych? Nie wiem, czy rekordzistą. No, większość z nas przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pracowaliśmy w szpitalu tak zwanym covidowym, jeżeli na co dzień mieliśmy kontakt z osobami chorymi, no jednak dla bezpieczeństwa może nawet już nie naszego, bo nawet nie mieliśmy powiedzmy objawów, ale żeby nie narażać naszych bliskich, no musieliśmy takie testy sobie robić co jakiś czas. To wyglądało na początku no niestety bardzo ciężko, ponieważ no praktycznie 2-3 tygodnie izolacji od rodziny. W tym czasie, gdy wykonywaliśmy pracę, dopiero powiedzmy jeden test w miesiącu, jeżeli wyszedł ujemny, spokojnie mogliśmy te parę dni spędzić z rodziną i tutaj no tak to wyglądało na początku. Teraz troszeczkę już jest lepiej, już większość osób powiedzmy jest zaszczepiona, część przechorowała, część się uodporniła, więc tutaj no, z mniejszym ryzykiem możemy się spotykać ze swoimi rodzinami.
No ale rzeczywiście te pierwsze miesiące były ciężkie dla wszystkich, zarówno dla lekarzy, pielęgniarek, osób ze służby zdrowia, jak i dla ich rodzin. Chyba cięższe dla rodzin, tak mi się wydaje. Porozmawiajmy o szczepieniach. Jak w tej chwili wygląda proces szczepień? No, mówi się też głośno tutaj w tej chwili, że coraz więcej szczepionek się po prostu marnuje. Nie wiem z jakiego powodu, czy to wszystko jest troszkę źle zaplanowane. Jak wygląda sytuacja konkretnie u Pana w ośrodku? Tak jak rozmawialiśmy tydzień temu chyba też na ten temat, no w tym momencie powiem Pani, że już w tym tygodniu przekraczamy już 1000 szczepień w naszym rejonie. Przy powiedzmy 4000 pacjentów zapisanych do naszego środka, z czego no powiedzmy no 2/3 się zapisały jako osoby chętne do szczepienia. No powiem Pani, że my żadnej dawki nie zmarnowaliśmy i chyba jest to w zgodzie z dzisiejszym rozporządzeniem rządu, które ogłosił minister Dworczyk, który odpowiada za koordynację tego całego programu. Zawsze uważałem od początku, że żadna dawka się nie może zmarnować, jeżeli nawet ktoś nie dojechał, jeżeli coś komuś wypadło. No zawsze staraliśmy się, żeby jednak ta szczepionka została podana innej osobie, niż żeby poszła do kosza, jak to się nieładnie mówi. Chociaż wiem, że różnie w różnych miejscach to wygląda i myślę, że nie powinno tak być. Ale jesteście, zdaje się, bardzo obciążeni też no właśnie tym procesem szczepień. Czy to prawda, że dostajecie jakby dodatkowe, nadprogramowe dawki i czy to ktoś w ogóle z Wami uzgadnia? Właśnie tu jest problem od jakiegoś czasu, wie Pani, ponieważ no my jesteśmy takim małym gminnym ośrodkiem. Mamy ograniczone możliwości kadrowe. Tu na początku zaoferowaliśmy się, że możemy rzeczywiście no około 100 osób w tygodniu zaszczepić. Od 2-3 tygodni dostajemy nadprogramowe dostawy, powiedzmy rzędu 30-60, czasami no w tym tygodniu 60 więcej szczepionek do podania, gdzie no w zasadzie nie było żadnego zapytania w naszą stronę, czy jesteśmy w stanie w tej skali już podawać takie ilości szczepionek i tutaj no ja rzeczywiście staram się już to wyjaśniać z odpowiednimi instytucjami. Także no wiadomo, no tutaj no musimy pośrodkować ten pęd władz do tego, żeby jak największą liczbę osób jak w najkrótszym czasie zaszczepić. To jest oczywiście no dobra intencja, natomiast troszkę trzeba to przeorganizować. No wiem, że może wykorzystać rezerwy te, które mamy, te instytucje, które jeszcze nie szczepią w stopniu maksymalnym, no my już niestety nie dajemy rady. A propos szczepień i a propos tego, co mówiliśmy tydzień temu, czyli tych masowych punktów szczepień, które są planowane, w niektórych miastach nawet one już ruszyły z tego, co pokazują choćby różne telewizje, nawet i te punkty drive-thru już gdzieniegdzie też ruszyły. Tutaj jeden z naszych słuchaczy po naszej poprzedniej audycji napisał maila do redakcji, do mnie konkretnie, że być może dobrym pomysłem byłoby wykorzystanie póki co zamkniętych galerii i no, dużych powierzchni, które one mają, a szczególnie parkingów, gdzie można no, w jakiś taki dość logiczny sposób to wszystko zaplanować, no, zarówno same szczepienia, jak i wiadomo wypełnianie ankiet, wizyty lekarskie i tak dalej. Co Pan w ogóle sądzi o tego typu pomyśle? Powiem Pani, że ciekawy pomysł. No, każdy duży obiekt, czy to hala sportowa, czy stadion, czy właśnie no galeria handlowa, no tutaj kwestia tego, jak na to by się zaopatrywali właściciele takich galerii, na jakiej zasadzie by to by było wynajmowane. Także no tutaj kwestia przede wszystkim tej przestrzeni, którą dysponują takie obiekty. Szczegóły do gadania, oczywiście wszystko można logistycznie jakoś to ułożyć. Czemu nie? Natomiast no, na razie chyba no, tak jak do tej pory się to odbywa, też nie jest źle, tak? Stadiony, hale sportowe. Aczkolwiek pewnie galerie liczą na to, że niebawem znowu zostaną otwarte, więc wtedy też taki pomysł no, byłby pewnie niemożliwy do zrealizowania, no ale myślę, że tutaj faktycznie wiele różnych można opcji po prostu rozważyć. Panie doktorze, no właśnie, czy czuć tę mniejszą liczbę zachorowań? No bo widzimy, co się dzieje, widzimy, że w porównaniu na przykład z zeszłym tygodniem, czy sprzed 2 tygodni, no tam liczba jest jednak znacznie mniejsza, już poniżej 10 tysięcy, przynajmniej wczoraj tak było. Natomiast, no właśnie, czy tak faktycznie też Pan to odczuwa u siebie w ośrodku? I też moje kolejne pytanie, czy to oznacza, że jednak te święta no jakoś tak przeżyliśmy, przeświętowaliśmy nie najgorzej, w sensie z jakimś jednak rozsądkiem? No nie mówiąc oczywiście o tym, co jak zwykle działo się w takich głównych miejscach w naszym kraju, na głównym
głównych deptakach na molo w Sopocie, w Zakopanem i tak dalej. No ale baliśmy się bardzo, prawda, tego, co będzie tydzień, dwa tygodnie po świętach, no a jednak nie jest tak najgorzej, póki co odpukać. Tak, no teraz już możemy powiedzieć, że rzeczywiście, przynajmniej ja mogę powiedzieć ze swoich obserwacji, że widać to odzwierciedlenie tych ogólnopolskich wyników w rzeczywistości takiej już tutaj naszej lokalnej, zarówno i w ośrodku, jeżeli dzwonią pacjenci z objawami infekcji, czy pacjenci już z potwierdzonym wynikiem w kierunku COVID, no to jest tych przypadków, można powiedzieć, już na pewno odczuwalnie mniej. Też w szpitalach, przynajmniej w tym szpitalu, gdzie ja dyżuruję, jest trochę lepsza sytuacja. Już trochę tych wolnych miejsc jest więcej. Także to jest taki no, dobry znak. No teraz przynajmniej no, u nas w ośrodku i w innych ośrodkach tego typu, z tego co wiem, to głównym obciążeniem jest ten właśnie program szczepień i to zajmuje teraz chyba większą część naszej pracy, więc mimo tego spadku zachorowań no mamy nadal co robić. A dyżury w szpitalu, czy tam też odczuwacie, że jest troszkę chociaż łatwiej, czy nadal no, nagłe przypadki, którymi no, trzeba się pilnie zajmować i na przykład szukać miejsc w szpitalach, czy nie, czy już jest troszkę lepiej z tym? No pod tym względem jest lepiej na pewno i też tak jak opisywaliśmy ten mój taki feralny dyżur świąteczny w zasadzie, tak, to był owlany poniedziałek, gdzie w zasadzie no praktycznie od początku dyżuru do końca cały czas było zajęcie, byli pacjenci. No teraz dwa tygodnie podobny dyżur, bo też weekendowy, niedzielny, można powiedzieć, że tej pracy tak o 30-40% mniej, więc było troszkę czasu, żeby odpocząć, żeby nabrać sił, żeby się zająć spokojnie jednym pacjentem, dopiero potem przyjąć drugiego, a nie taka praca chaotyczna, że powiedzmy dzwoni kilka osób jednocześnie i po prostu musimy wybierać, komu najpierw udzielić pomocy. No to oby taki tutaj trend się utrzymywał, moi drodzy. Natomiast, no panie doktorze, oczywiście cały czas jakby tutaj nie zwalniamy z ostrożności, prawda? Z uważania na siebie dookoła i na innych. No i po prostu nie możemy tutaj zapomnieć o tym, że jednak pandemia cały czas istnieje i ona nie zniknęła. Pandemia się jeszcze nie skończyła, na pewno do jej końca sporo czasu. To, że powoli to wszystko wyhamowuje, to bardzo dobrze. Natomiast no, do końca musimy się trzymać tych wszystkich zasad i no i wtedy jest szansa, że rzeczywiście no, z czasem. Aczkolwiek, panie doktorze, tutaj straszą nas już kolejną odmianą wirusa, jakąś odmianą indyjską bodajże. I że nawet osoby zaszczepione już na nią się rozchorowują. Czy ma pan jakieś tutaj dane w tej sprawie? Już ostatnio nawet czytałem taki artykuł medyczny, że tutaj też nie ma co popadać w panikę, że jednak jak na razie te nowe wersje szczepionka działa. No też, no tutaj też chodzi o ten czas, wie pani, żeby też medycy mieli i naukowcy czas nadążyć w tym wyścigu za tymi poszczególnymi wersjami. No na pewno już się mówi o tym, że przynajmniej no raz w roku, tak jak na grypę, prawdopodobnie będziemy się doszczepiać, tak, tutaj no przy wirusie grypy też, no, który mutuje co roku, typuje się taką najbardziej prawdopodobną wersję, która będzie największą liczbę osób zakażać i szczepionkę w tym kierunku się wytwarza, więc no, podejrzewam, że to idzie w podobnym kierunku, jeśli mówimy o COVID-zie. No ale tu służba zdrowia musi mieć ten czas, żeby za tym wszystkim nadążyć i właśnie też, żeby tych zachorowań nowych nie było dużo. No i cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie i to zarówno właśnie medycy, jak i my pacjenci również. Panie doktorze, no to co? No to dzisiaj tyle w takim razie. Zobaczymy, co przyniesie czas, co przyniesie życie, jakie kolejne tematy. Naszym gościem był lekarz rodzinny, nasz ekspert z naszego regionu, dr Krzysztof Pakosiński, który na co dzień, przypomnę jeszcze raz, pracuje w Ośrodku Zdrowia w Działoszycach, w powiecie pińczowskim, również i w szpitalu w Busku Zdroju, a także i w Kielcach, w jednej z poradni rodzinnych. No właśnie słyszałam, panie doktorze, że ma pan już coraz więcej sygnałów i fanów także tutaj tych naszych audycji.
także i w Kielcach, tak? To prawda? Tak, no co tydzień, raz w tygodniu we wtorki jestem w przychodni centrum na ulicy Wojska Polskiego i nawet wczoraj też, przepraszam, panie pielęgniarki, z którymi pracuję, powiedziały mi, że właśnie też słuchają regularnie naszej audycji, że bardzo im się one podobają, no i poprosiły, że o pozdrowienia, więc pozdrawiam koleżanki pielęgniarki z przychodni centrum w Kielcach, z Wojska Polskiego i dziękuję za miłą współpracę jak do tej pory. Wszystkich naszych słuchaczy, rzecz jasna, bardzo mocno pozdrawiamy, życzymy wam dużo, dużo zdrowia. Ja osobiście dziękuję wam za też wszystkie sygnały, za wszystkie maile, za to, że jesteście tym żywo zainteresowani i czasem również i wy podpowiadacie nam tutaj tematy do tych rozmów i to jest bardzo cenne, bo wtedy możemy mówić o tym, co najbardziej was po prostu interesuje. Panie doktorze, dziękuję pięknie, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, no i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień, pozdrawiam panią i słuchaczy.